Cześć! Z tej strony Miłoż, witam Was na kanale Perfumolog. Dzisiaj chciałbym się skupić na jednej tylko nucie. Już wcześniej nagrywałem odcinki, gdzie omawiałem pachnidła, gdzie to jedna nuta dominuje całą kompozycję, i te odcinki dotyczyły perfum typowo skórzanych, cytrusowych, ale także takich. Gdzie główne skrzypce gra wetyweria? Jeżeli więc jesteście ciekawi tych odcinków, to zachęcam do kliknięcia w link powyżej. Dzisiaj skupimy się na nutach typowo drzewnych, oczywiście perfumy drzewne. To rozległe pojęcie. Jeżeli zobaczycie na skład czy opis perfum typowo męskich, to co drugie opisywane są jako drzewne i praktycznie wszystkie mają w swoim składzie nuty drzewne, drzewo sandałowe albo cedr w bazie. Natomiast nie chodzi mi o perfumy, które posiadają nuty drzewne w swojej kompozycji, ale takie, gdzie grają one główną rolę. Na takich perfumach dzisiaj się skupimy. Nagranie tego od Wszcinka daje mi dużo radości, ponieważ są to chyba moje ulubione perfumy. Bardzo lubię nuty drzewne w perfumach, dlatego też przedstawię Wam mój subiektywny ranking. Myślę, że takich perfum w swoim życiu przewąchałem dość dużo, dlatego też mam swoich faworytów. Ale będzie mi miło, jeżeli w komentarzach napiszecie swoje typy ulubionych perfum, typowo drzewnych. Być może dzięki Wam poznam coś nowego, coś co mnie zainteresuje. A o czym nie miałem pojęcia, że w ogóle istnieje. Dlatego też zachęcam Was do tego, abyście poniżej wypisywali swoje typy ulubionych perfum, typowo drzewnych. Zanim przejdziemy do mojego subiektywnego rankingu, jak zwykle chciałbym Was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.pl, czyli miejsce, w którym możecie kupić perfumy nie tylko w postaci pełnowartościowych flakonów, ale także dekantów czy niepełnych flakonów perfum. Dodatkowo możecie skorzystać z kodu rabatowego o treści. perfumolok. Który pozwoli wam kupić wszystkie odlewki, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Jeżeli będziecie zainteresowani, to link znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz już możemy przejść do mojej listy 10 perfum typowo drzewnych, które to moim zdaniem są godne polecenia i zaczniemy od miejsca 10. Oczywiście im później, tym będę przedstawiał perfumy, które podobają mi się bardziej. Zaczniemy jednak od Dior Homme. 25. 2020, czyli najbardziej subtelna drzewność z całego dzisiejszego zestawienia. Bo są to raczej perfumy intymne, które jednak na skórze zachowują się bardzo ciekawie, bo z jednej strony jest to cichy zapach i często nosicielowi wydaje się, że ich nie czuć, że są bardzo blisko skórne, natomiast one co jakiś czas dają o sobie znać. Są to perfumy typowo drzewne, gdzie dominują takie nuty, jak przykładowo Cedr, ale dużo. Dużą rolę odgrywa tutaj ISO i Super, które moim zdaniem jest najbardziej wyczuwalne. ISO i Super pachnie właśnie jak miks nut drzewnych z takim akcentem trochę bardziej ciepłym, ambrowym, otulającym. I to właśnie ISO i Super odpowiada za to, że te perfumy żyją na skórze własnym życiem. Ja do nich przekonałem się z czasem i uważam, że są to świetne perfumy uniwersalne lub takie, które poleciłbym komuś, kto chciałby zgłębić perfumy typowo drzewne, ale chciałby zacząć od czegoś mniej wymagającego. Po premierze perfumy te spotkały się raczej z krytyką, a miało to miejsce dlatego, że seria Dior Homme kojarzyła się wszystkim z perfumami typowo irysowymi. Był to znak rozpoznawczy serii, tymczasem Dior Homme 2020 w niczym nie przypominał swoich poprzedników. Jeżeli preferujecie nieco bardziej ciche, stonowane pachnidła, to wydaje mi się, że Dior Om 2020 będzie świetnym wyborem, również jako zapach typowo do pracy, do pracy biurowej. Uważam, że pachnidło to zasługuje na większą uwagę, że nie zasłużyło na tak niepochlebne opinie. Jeżeli więc lubicie typowo nuty drzewne podane z dużą ilością ISO i Super, no to myślę, że pachnidło to sprawdzi się na waszej skórze. Dodatkowo uważam, że perfumy te, jeżeli macie nieco więcej funduszy przeznaczonych na prezent dla kogoś, dla taty czy dla kogoś bliskiego, to wydaje mi się, że jest to na tyle bezpieczny zapach, że ciężko mi sobie wyobrazić, aby te perfumy się komuś nie spodobały. Ja przykładowo bardzo bym się ucieszył z takiego prezentu. 9 Creed Royal Oud moim zdaniem jedne z najlepszych perfum marki Creed o ile nie najlepsze i jedne z niewielu, które mógłbym uznać za warte zakupu, biorąc pod uwagę horrendalne ceny perfum marki Creed, nieadekwatnie duże w stosunku do tego, co otrzymujemy. Natomiast Royal Oud jest wyjątkiem i moim zdaniem jakościowo to pachnidło jest wręcz genialne. Zacznę od tego, że nazwa tych perfum jest moim zdaniem mocno myląca, bo ja przed pierwszymi testami spodziewałem się pachnidła z dużą ilością Ilością agaru. Tymczasem, moim zdaniem, zapach ten jest typowo drzewny z cedrem w roli głównej. Otwiera się pieprzem, a później mamy do czynienia z czymś typowo zielonym, ale jest to zieloność w cudzysłowie bardzo wytrawna. Powiedziałbym nawet lekko-kwaskowata. W ogóle wydźwięk tych perfum jest niesłychanie elegancki. Perfumy te moim zdaniem pachną drogo, o ile w ogóle można tak powiedzieć o perfumach, ale moim zdaniem. Jest tutaj coś, co sprawia, że te perfumy ludzie odbierają jako zapach świetny jakościowo. Nud Zielonych wraz z Galbanum jest tutaj. Sporo, natomiast to właśnie nuty drzewne wiodą prym w tej kompozycji na czele z cedrem, który jest tutaj podany bardzo szlachetnie. Uważam, że perfumy te warto mieć nawet w postaci odlewki czy chociażby próbki na jakieś szczególne okazje. Ja właśnie używam je w taki sposób, że mam odlewkę, którą używam bardzo oszczędnie, bo nie są to perfumy na co dzień. Uważam, że świetna kompozycja, pomimo swojej ogromnej ceny. Jeżeli szukacie czegoś, na szczególne okazje, to warto zainteresować się tymi perfumami. 8. botega Veneta Pur Om. Czyli tutaj znowu mamy do czynienia z drzewnością, ale całkowicie inną, bo jest to drzewność. Iglasta. Powiedziałbym, że perfumy te jednoznacznie kojarzą się z lasem iglastym, z sosnami, z jodłami, ale zapach ten równocześnie jest typowo aromatyczny. W męskim wydaniu nie mamy wątpliwości, że jest to pachnidło stuprocentowo męskie. Nie wyobrażam sobie kobiety, która używałaby tych perfum. Może być tak, że młodsi użytkownicy nie docenią tej kompozycji albo stwierdzą, że jest ona przeznaczona raczej dla. Dla starszych osób, no bo faktycznie są tutaj nawiązania do nieco starszych pachnideł. Te nuty iglaste wraz ze skórą mogą się kojarzyć z perfumami bardziej klasycznymi, natomiast ja odbieram tę kompozycję jako stuprocentową, ponadczasową, męską, która nigdy się nie zastarzeje. Uważam, że świetne perfumy, już dzisiaj trochę zapomniane, natomiast ja uwielbiam to otwarcie iglaste, które jest przełamane jałowcem, także nie nie są to perfumy, które tak jak przeważnie otwierają się cytrusową świeżością. Tutaj jest świeżo na początku, ale właśnie za sprawą jałowca. Świetne perfumy typowo męskie. Jeżeli nie przepadacie za słodziakami albo tym, co obecnie nam serwuje mainstream, czyli takimi pachnidłami maksymalnie podobającymi się otoczeniu, gdzie dominuje ambroksan, nuty karmelowe, słodkie, no to są to perfumy dla ciebie. Na miejscu siódmym perfumy, o których nigdy na kanale nie wspominałem, a uważam, że jest to świetny zapach: a mianowicie Mathieu Premier Santal Austral. O tych perfumach nie będę miał zbyt dużo do powiedzenia, bo moim zdaniem są. Niezbyt skomplikowane, raczej prosto linijne, ale świetne, jakościowo. I właśnie na to chciałbym zwrócić uwagę, testując perfumy tejże właśnie marki, dość drogiej niszowej marki, można odnieść wrażenie, że perfumy Matier Premier są raczej proste, nieskomplikowane powiedziałbym nawet surowe, ale stworzone z świetnych jakościowo składników i to naprawdę czuć. Stąd też wydaje mi się tak wysoka cena. Przykładowo tutaj mamy do czynienia z perfumami gdzie dominuje drzewo sandałowe z irysem, czyli połączenie, które występuje bardzo często w perfumiarstwie, ale tutaj jest to wzniesione na wyżyny jeżeli chodzi o jakość. Te perfumy pachną przegenialnie. Jest to pudrowa kompozycja Pozycja, a drzewo sandałowe jest tutaj niemal mleczne. Jeżeli więc lubicie nieco bardziej pudrowe klimaty i drzewo sandałowe, które jest podane w kremowym niemal mleczny sposób, no to są to perfumy dla Was. Na miejscu szóstym perfumy, o których dość często mówiłem na kanale, ale nic na to nie poradzę. Uważam, że są to jedne z najlepszych perfum typowo drzewnych, dodatkowo najtańszych na dzisiejszej liście i mam tutaj na myśli Lalique Encre Noir w wersji Al Extreme. Myślę, że większość z Was zna podstawowe Encre Noir, bo są to chyba jedne z najbardziej popularnych perfum w olfaktorycznym świecie. Perfumy, które zostały docenione przez perfumowy Frików ze względu na ciekawą kompozycję, a jednocześnie niską cenę. Ja jednak preferuję wersję Al Extreme. Są to dość podobne perfumy tutaj również. Mamy do czynienia z Wetywerią, a także z Cyprysem. Ale w wersji Al Extreme dodano również delikatne kadzidło, a także Benzoes. Jest to po prostu bardziej dymna wersja klasycznego encre noir. Jeżeli więc posiadacie klasyczny encre noir, to chyba nie ma potrzeby nabywania kolejnego flakonu natomiast jeżeli stoicie przed wyborem to przetestujcie wersję Al Extreme moim zdaniem te perfumy są po prostu lepsze Numer 5 to w Studio Woody Mood. Co prawda niszowa marka, ale marka, którą możecie nabyć w rozsądnej cenie, bo co jakiś czas pojawiają się testery, które nie są zbyt drogie i można je kupić w cenie mainstreamowych perfum. Na mojej skórze jest to zapach kameleon, który ma wiele faz, co bardzo mi się podoba. No bo otwiera się bardzo rzeźko, niemal świdrująco za sprawą imbiru. Z czasem te perfumy stają się typowo Drzewny, ale co ciekawe, nie jest to taka typowa drzewność, którą mógłbym porównać z innymi perfumami. No bo jeżeli zobaczycie na skład innych perfum drzewnych, to znajdziecie tam przeważnie drzewo gwajakowe, cedr, drzewo sandałowe, dąb. Natomiast tutaj spotykamy się z nutą, która dość rzadko jest wymieniana jako, jako nuta typowo drzewna, rzadko w ogóle ją widujemy w perfumach, i chodzi mi o to, że tutaj mamy w składzie. Sekwoje. Nie wiem, jak pachnie Sekwoja, ale Woody Mood pachnie wyśmienicie. Uważam, że nazwa tych perfum wyjątkowo adekwatnie pasuje do zawartości flakonu. Nuty drzewne w tych perfumach są przedstawione bardzo ciekawie i z pewnością przypadną do gustu wszystkim, którzy lubią delikatne, dymne akcenty, ponieważ mamy tutaj również delikatne kadzidło. Natomiast w bazie pokazuje się również kakao. Zapach ten potrafi fajnie ocieplić. Mroźną porą na mnie rozwija się najlepiej właśnie podczas bardzo niskich temperatur. Nie zmienia to jednak faktu, że od początku do końca są to ciekawe, typowo drzewne perfumy. Na miejscu czwartym chyba najbardziej realistyczny zapach, typowo drzewny, a mianowicie Olympic Orchids Woodcut. Tutaj nuty drzewne zostały przedstawione w bardzo dosłowny sposób i mi kojarzą się z dwoma rzeczami. Po pierwsze ze świeżo ściętym drzewem, gdzie leżą wióry tego drzewa, na które napadał deszcz. Pachnie to świetnie, realistycznie i moim zdaniem na początku właśnie tak pachnie Woodcut. Po drugie perfumy te kojarzą mi się spalonym na ognisku drewnem. I mógłbym nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że jest to lepsza jakościowo, bardziej niszowa wersja By The Fireplace. Nie chodzi mi o to, że By The Fireplace pachnie tanio czy syntetycznie. Natomiast Woodcut to perfumiarstwo o dwie półki wyżej. Świetne perfumy, dlatego porównałem do By The Fireplace, bo tutaj również mamy karmel w składzie. Jednak karmel ten nie sprawia, że perfumy Fumy te są słodkie czy spożywcze. Od początku do końca to nuty drzewne, bardzo realistyczne nuty drzewne wiodą tutaj prym. na miejscu trzecim perfumy, które uważam za totalną perełkę mainstreamu, za perfumy, które są jednymi z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie jednymi z najlepszych perfum mainstreamowych. Armani Ode Cedr. Perfumy te polecałem wielokrotnie i bardzo cieszy mnie fakt, że kilka razy czytałem w komentarzach pod moimi filmami, że ktoś kupił właśnie z mojego polecenia to pachnidło i jest bardzo zadowolony. Dlatego też, jeżeli jest jeszcze nie znacie tej kompozycji, to polecam przynajmniej testy. Nie znam żadnych podobnych perfum. Gdybym jednak na siłę miał je do czegoś porównać, to one klimatem delikatnie przypominają mi Yves Saint Laurent Lanuit Delom, No bo tutaj również mamy dość dużo kardamonu wraz z nutami drzewnymi, z tym, że Armani jest zdecydowanie bardziej drzewny I to właśnie cedr gra tutaj pierwsze skrzypce. Cedr wraz z kardamonem, a także herbatą. Świetne, piękne, sensualne połączenie. Moim zdaniem, kompozycja ta jest znacznie lepsza od Delom. dodatkowo lepsza parametrowo po prostu same plusy. Ciepły, niemal sensualny kardamon w połączeniu z cedrem sprawiają, że perfumy te świetnie sprawdzą się jako pachnidło typowo wieczorowe, ale z drugiej strony nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby używać ich jako pachnidło uniwersalne albo nawet jako Signature Scent. Na miejscu drugim jesień zamknięta we flakonie, czyli wiewiórka od Zoologist. Są to jedne z najczęściej używanych przeze mnie perfum, po które sięgam jesienią. Otwarcie może Was trochę zaskoczyć, bo mamy tutaj pigwę, która nieczęsto jest wykorzystywana w perfumach. Dlatego też ja byłem Mocno zdziwiony, gdy zaaplikowałem wiewiórkę po raz pierwszy. Natomiast dość szybko zapach ten zmienia się w kierunku perfum typowo drzewnych i nie mamy. Wątpliwości, że są to perfumy właśnie typowo drzewne, gdzie dominuje nuta dębowa, ale równocześnie mamy tutaj sporo orzechów, które nadają delikatnej kremowości. Mi takie połączenie bardzo się podoba. Dodatkowo orzechy są nutą, która jest jedną z moich ulubionych, jeżeli chodzi o pachnidła typowo jesienno-zimowe. Takie połączenie jest ładne i przyjemne, ale to dwie inne nuty nadają tym perfumom charakteru, a mianowicie nuty ziemi, a także. Nuty animalne, ale nie przestraszcie się, nie są to nuty animalne, które są wymagające, charakterystyczne dla ultra niszowych pachnideł. Ja określiłbym to bardziej jako taki delikatny akcent, który ja porównałbym do mokrego futra. Kojarzy mi się to z mokrym futrem gryzonia, który znajduje się na flakonie. Świetne perfumy, nieoczywiste, bo tak jak powiedziałem, i pigwa, i te nuty animalne, które dodają charakteru, sprawiają, że jest to ciekawa kompetencja. Kompozycja. I w końcu czas na miejsce pierwsze, czyli dla mnie wzór perfum drzewnych, Parfum z demarli Pegasus Exclusive. Podobnie jak w podstawowym Pegasusie, tutaj również mamy do czynienia z migdałami, ale całość kompozycji jest zdecydowanie bardziej mroczna. Dominuje tutaj drzewo gwajakowe, które jest chyba moją ulubioną nutą typowo drzewną. Drzewo gwajakowe jest tutaj bardzo szorstkie. Powiedziałbym nawet Surowe w towarzystwie wanilii, ale wanilia tutaj również jest podana w bardzo ciekawy sposób. Nie jest to wanilia ciepła, otulająca, powiedziałbym raczej mroczna, a także pylista. Omawiane perfumy mają również trochę heliotropu, który potrafi nadać kompozycji pudrowości, natomiast w tym konkretnym przypadku nie ma jej zbyt dużo. To co podoba mi się w tych perfumach to fakt, że mamy tutaj do czynienia z dużą ilością nut typowo otulających, natomiast te perfumy moim zdaniem są totalnym przeciwieństwem otulacza, bo tak jak powiedziałem są to perfumy szorstkie, surowe i w bazie mamy również trochę agaru, który w połączeniu właśnie z drzewem głajakowym sprawia, że nie wiem dlaczego, ale ja odbieram je jako mroczne, typowo jesienno-zimowe, które najlepiej Sprawdzają się podczas deszczowej aury. I to wszystko. Dzięki za uwagę. Zostawcie proszę łapkę w górę. Dla lepszego zasięgu filmu. Widzimy się za tydzień i napiszcie proszę w komentarzach Wasze propozycje Waszych ulubionych perfum typowo drzewnych. Do zobaczenia, cześć!